witam Was serdecznie, Katarzyna Jędrzejewska. Słuchajcie, ja już po rozgrzewce, pamiętacie co było tydzień temu, taką rozgrzewkę Wam proponuję, tyle że nie robimy później tego na końcu rozciągania, tylko przygotowuję Was teraz do płotków, bo obiecałam płotki. I wykonuję, słuchajcie, tak, tutaj dwugłowy, z tyłu tu podkolanowy rozciągam, wychodzę do góry, stopa moja jest na płotku, do przodu biodro i łydeczka. Bo jak wiecie, w bieganiu wszystko, słuchajcie, pracuje. I będą płotki, zmieniam nogę, uwaga panie, płotki pięknie nam modelują mięśnie pośladkowe. Znaczy oczywiście mężczyznom również to polecam, ale mężczyźni, uwaga, zarys pięknej łydki. Nie powiem jak na zarysowanym obrazku, bo u mężczyzn inaczej wygląda łydka. I uwaga dla wszystkich, i dla kobiet, i dla mężczyzn, i dla dzieci. Koordynacja ruchowa jest kształtowana podczas wykonywania właśnie płotków oraz poprawiamy technikę biegu. Teraz przejdę sobie, a to żeby Wam pokazać. Kładę nogę i uwaga, możecie sobie dać wyżej płotek, tak? Zawsze, jeżeli jest za mało, bądź niżej. Hop. Płotki są, słuchajcie, zawsze na obiekcie tutaj sportowym dostępne. Zaproponuję Wam ćwiczenia, które uważam, że są dla każdego, ale po przygotowaniu. Co to znaczy po przygotowaniu? Po prostu po rozgrzewce, tak? Zmieniam nogę. Stawiamy i uwaga, nie przesadzać z wysokością. Lepiej niżej, spróbować i dać później wyżej. Prosta noga na górze, prosta noga na dole. Najlepiej, żeby palce stóp były skierowane tak jak biegamy, bo nie biegamy w ten sposób, tak? Tylko jednak jak najbardziej te palce stóp do przodu, na wprost. Tutaj taki ruch wykonuję jakby płotkarski, tak? Czyli to jest noga atakująca tak zwana. Ok, i już mam. Co dalej? Staję sobie teraz już boczkiem do płotka. I teraz tak wykonuję, jakby taki ćwierć przysiad, skręt. Ćwierć przysiad, skręt. Ćwierć przysiad, skręt. Biodra cały czas do przodu. Staramy się, aby noga, na której staniemy później, była wyprostowana. Hop. I oczywiście to samo na drugą stronę. Ja proponuję jednak nie robić na tej stronie. Widzicie, potem można strącić, tylko tak jak pokazałam, w ten sposób. Czyli sobie odwrócę, żeby po prostu do Was być przodem. I skręt. Tyle samo powtórzeń. Noga prawa, noga lewa. Skupić się nad każdym ćwiczeniem, żeby się nie przewrócić o ten płotek. Popatrzcie, nie musicie wcale brać żadnej sztangi, wymyślać innych rzeczy. Wystarczą te płotki, które i wzmacniają, i rozciągają. Można sobie ustawić płoteczki, mniej więcej ja mam takie odległości jakby 3 stóp, tak? Możecie zacząć nawet tylko od, zacząć ćwiczenia tylko na jednym płotku. Pokażę Wam właśnie zaraz, jak wyglądają na jednym płotku ćwiczenia, ale dalej jeszcze rozciąganie. I będę też pokazywała ćwiczenia na tych 6 płotach. Można zrobić 4, można zrobić 8. Czemu mówię parzyście? No, żeby po prostu prawa, lewa noga tyle samo pracowała, tyle samo ćwiczyła właśnie. Stajemy stabilnie, tu delikatnie podnoszę. To jest takie ćwiczenie, które tutaj bym właśnie uważała, tak? I pamiętajcie o tej wysokości. Dobrze, mamy. Teraz będą tak zwane wymachy, ale uwaga, tu jest taka, często kontrowersyjnie podchodzą do tego, tak gdzieś ćwiczenia tak różnie mówią, ale jeżeli będziemy to robić tak z wyczuciem i z takim delikatnym zatrzymaniem, nie, że noga jak najwyżej, aż obkręci mi się o 360 stopni, tylko kontrolujemy to, tak? Jest równo na prawą, lewą nogę, zmieniam. I kontroluję, zatrzymać, żeby była w miarę wyprostowana ta noga. Dobrze, jeżeli jesteśmy już rozgrzani, oczywiście przed było marsz o trucht, czy samo bieganie, czy sam trucht, to będziemy mogli już rozpocząć ćwiczenia na płotkach. Pamiętajcie, na samym początku jak najniżej. Są jeszcze dostępne płotki, które są jeszcze niższe, a takie standardowe zaczynają się od 0,76 i nic, tylko nam pozostaje ćwiczyć. Pokażę Wam teraz właśnie, jak ćwiczyć na jednym płotku. Wcale nie musicie się rozstawiać 120, wystarczy jeden płotek. Stoję na prawej nodze, ale już na śródstopiu, pięta do góry. Dynamicznie. Patrzcie na moje ręce też.
dobrze, wystarczy po 4, po 5 na stronę, maksymalnie my się po 10 na stronę, czyli łącznie 20 i zmiana nogi. Dobra, a teraz słuchajcie, taka mała kombinacja. Będę dawała na zewnątrz nogi. Hop. Na przemian. Jeżeli nawet dajecie radę na wysokim płotku robić, ale się odchylacie, to powrotem wrócić, napiąć brzuch, ewentualnie dać niżej. I kolejna kombinacja jeszcze będzie, czyli będę robiła jakby do środka, tak? I można znowu kombinować na zewnątrz. Dobrze, słuchajcie, to jest na jednym płotku. Teraz już Wam chciałabym zaraz pokazać ćwiczenie na wszystkich płotkach, ale jeszcze trochę Was niby porozciągam, ale to się pozmacniam. Daję na razie jak najwyżej. Uwaga, daleko noga. Hop, i wracam. I znowu. Uwaga, jeżeli to ćwiczenie wykonacie przynajmniej 20 razy i w komentarzach nie poczujecie później zakwasiorów, to proszę mi napisać w komentarzach, kto nie czuł, bo albo źle wykonywał, albo jest już naprawdę dobrym sportowcem, który wszystko robi, dba o całe ciało. Ale można co zrobić, słuchajcie, utrudnić sobie. Tam sobie dwa niżej, o, żebym tylko nie uderzyła. I trzeba jeszcze niżej, jeszcze dalej nogę, jeszcze szerzej. No dobrze, słuchajcie, fantastyczne naprawdę ćwiczenie, uwielbiam. Patrzę, czy wszystkie mam płotki równo, bo to jest ważne, słuchajcie, aby wszystkie płoteczki, tak, były równo, kiedy robimy, żeby nie było żadnych niespodzianek. I możemy, słuchajcie, rozpocząć już ćwiczenia na, ja mam 6 płotów, żeby była to po prostu liczba gdzieś tam parzysta, tak, równo wyszło, będą różne ćwiczenia. Podobne ćwiczenie pokażę, ale już właśnie w marszu. Pamiętacie? To było na jednym płotku, tak? Pamiętamy o rękach. Lewa noga, prawa ręka. Pamiętajcie, że wykonujecie również na drugą stronę. Ja chcę Wam pokazać jak najwięcej, dlatego już Wam nie będę pokazywała tej strony. Ja oczywiście przecież się rozgrzewałam i robiłam równo. Wy pamiętacie, ta strona była 4 razy na przykład, to i ta. Ale na początek po jednym, dwa razy, dwa powtórzenia wystarczy. Lewa strona, prawa, równo robimy. Pokazuję jeszcze raz. Odchylać się. Okej, super. Pamiętamy o tej stronie. Również można wykonać dwa razy na jedną stronę i przechodzę na tą. Ale żeby nie było później, się pomylicie, lepiej robić lewa strona, potem prawa. No dobrze, teraz troszeczkę noga będzie bardziej wyprostowana. Widzicie różnicę? Stopa flex, cały czas na palcach stóp. I oczywiście co? Druga strona. Dobrze. Będę chciała Wam pokazać teraz ćwiczonko takie, no, które trzeba uważać, tak? Bo tu będziemy przechodzić przez środek. Dlatego nawet jeżeli tu robiliście wyżej, to jednak dacie niżej. Chociaż zawsze na początku uważam, żeby było jak najniżej, tak? Podobne ćwiczenie było tam, tak? Bardziej tylko po lewej stronie. Teraz robię przez środek. Tutaj, jeżeli nie złapiecie rytmu, jeżeli będziecie na całych stopach i siedzieć, to nie wykonacie tego. Pokażę jeszcze raz, bo to trochę trudniejsze. Hop, hop. Złapać rytm. Patrz, jaki to fajnie uczy takiego rytmu biegu. Ok. I jest gotowe. Sobie spokojnie sobie idziemy. W tym czasie odpoczywamy. Dobrze.
co teraz Was czeka. Podobne ćwiczenie, które było przedtem. Zaczniemy tak. Tu daję sobie wyżej. Tu zostawiam niżej. Czyli co drugi podnoszę. Niżej. To jest nasze ostatnie ćwiczonko. Ostatnie, ale w dwóch wersjach. I daleko noga, przechodzę. Hop, hop. I daleko noga. Hop, hop. Daleko noga. Ta noga, która przechodzi dołem, lewa na przykład, to wtedy lewą przechodzimy przez płotek. Ponieważ techniki takiego przejścia przez płotka jeszcze do końca nie znacie, to zrobimy to sobie tam, zróbcie dowolnie. Dobrze. I zaczynamy. Widzicie, jaka wspaniała kombinacja. Teraz pokażę Wam właśnie, tu miałam podobne ćwiczenia w dwóch takich kombinacjach. A damy sobie tutaj niżej. Troszeczkę wyżej, na przykład ostatni. Okej. Można tak kombinować, słuchajcie, z płotkami niesamowicie. To tak cudowne ćwiczenie, że mogłabym Wam godzinę po prostu o tym opowiadać i pokazywać. Dobrze. Okej. Teraz jak przechodzę? Lewa. Hop. Prawa. Hop. Lewa. Co robię zawsze z moimi podopiecznymi na zajęciach? Kto dotknie? 10 pompek. Wam też to proponuję, to zobaczycie, że od razu lepiej Wam wyjdzie ćwiczenie. I zmieniamy na przykład nogę. Jeżeli zaczynaliśmy od prawej, możemy od lewej. Słuchajcie, ja Wam na tyle dziękuję, bo jak mówię, bo to jest temat rzeka, jeżeli chodzi o płotki. Serdecznie Was zapraszam zawsze na zajęcia, jak biegam, bo lubię. Robimy płoteczki, bo tak jak mówiłam, wzmacniają, poprawianą kształtują koordynację ruchową, rozciągają, poprawią technikę biegu i przy tym jest przede wszystkim doskonała zabawa. Dziękuję Wam bardzo i trenujcie.